Jeszcze zapowiada się ładna pogoda, więc trzeba wykorzystać ten moment, póki nie pada. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to podsumowanie roku 2023. Jest przedostatni dzień roku. Ja praktycznie wszystkie swoje cele zrealizowałem. Jeszcze jutro, w niedzielę, w Sylwestra dokręcę jakieś 70 km, aby uzyskać łącznie 15 tysięcy km w tym roku. Wynik dla mnie bardzo, bardzo zadowalający, ale nie tylko to mnie cieszy w tym roku, więc mniej więcej podsumuję Wam, co jeszcze. Chciałbym Wam pokazać, pochwalić się, że udało mi się przedwcześnie zrobić Rafę 500 i może Was zdziwić, dlaczego akurat ja mam taki znaczek Rafy 500, mimo że ledwo co już skończyłem. Ano dlatego, że już to nie jest moja pierwsza Rafa 500. Pierwszy raz robiłem ją chyba z 4 lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 4 lata temu i wtedy robiłem ją kompletnie na zewnątrz. Na rowerze szosowym wtedy była na tyle dobra pogoda, że jakoś tam szło jechać. Temperatura była w granicach zera, ale udało mi się 500 km wykręcić na zewnątrz. Plus był taki, że miałem akurat tydzień wolnego, więc miałem trochę więcej czasu na to, żeby to wykonać. Też wykonywałem to w grupie, więc było to na pewno dużo, dużo, powiedzmy, przyjemniejsze. W tym roku, jak widzieliście, większość kilometrów zdobyłem na trenażerze, czyli dla niektórzy pewnie powiedzą, że to takie oszukane kilometry, bo jedni się muszą męczyć na zewnątrz. I w tym roku przyznam, no faktycznie pogoda nie nastrajała, bo na przykład tutaj w Wrocławku przez pierwsze jakieś tam 3 dni to były chyba tam bardziej deszczowe. Nie było za bardzo przymrozków, ale na przykład ostatnie 3 dni są bardzo, bardzo wieczne. I z rana wyjeżdżałem na przykład, żeby przekręcić parę kilometrów, jakieś 20-30. I powiem szczerze, że no jeździło się bardzo, bardzo ciężko. Ale wiem, że są tacy wytrwali, co na zewnątrz pokonali te kilometry i im bardzo, bardzo gratuluję. Zresztą wszystkim, którzy ukończyli Rafę 500 i którzy nie ukończyli, bo to też nie jest wcale coś naprawdę super, mega arcyważnego, też szczególnie w tej części sezonu. I na przykład w tym roku 500 km przez cały tydzień wykręciłem tylko 2 razy i to jest trzeci raz. To będzie trzeci raz, gdzie wykręciłem ponad 500 km w tym roku. Dobra, no to tyle odnośnie Rafy. Teraz może odnośnie podsumowania ogólnie roku. Może zaczniemy od rowerów. Rowerów do dyspozycji w tym roku miałem 6. Sezon zaczynałem z Meridami. Merida Skultura 400 na tarczach i Merida Silex pomarańczowa, nie jednym bardzo dobrze znana. Skultura akurat w tym sezonie posłużyła mi bardziej jako rower pod trenażer i na skulturze miałem wykręcone 2100 km, czyli to były kilometry początkowe, styczeń, luty, marzec na trenażerze, a na Silexie 4200, czyli 2 razy więcej kilometrów i to już był taki rower na zewnątrz. Jak wiecie, przez połowę chyba sezonu, do czerwca, głównie jeździłem na Silexie i nagle był ten moment przełomowy. Do naszego sklepu trafił Esker 7 w XL-ce, przymierzyłem się do niego i stwierdziłem, że zaryzykuję i zobaczymy, jak jego kometra mi podpasuje. Podpasowała na tyle, że w tym roku mam wykręcone na Eskerze 7 4500 km, czyli to jest największy kilometraż. Chociaż to tylko 300 km więcej niż na Silexie. Już nie będę może porównywał Crossa do Meridy. Jak wiecie, to są dwa różne rowery o różnych geometriach i przyznam szczerze, że po prostu Cross, który wydaje się bardziej agresywny, no to akurat mi bardziej przypasował i jeździ mi się na nim dużo wygodniej. Tak w skrócie. Jeszcze na początku sezonu wymieniłem Skulturę na Emondę. Emonda szybsza niż wygląda. Rower wydawał się bardzo fajny. Był to mój rower marzeń. I
okazało się, że coś tam poszło nie tak i na Emondzie w sezonie letnim miałem wykręcone 2,5 tysiąca kilometrów, gdzie stwierdziłem, że rower szosowy póki co tej klasy nie jest mi potrzebny. I w ogóle spełniły się moje marzenia, bo odkąd zacząłem pracować w rowerówce i zaczynałem z dwoma rowerami aluminiowymi, czyli szosą i MTB-kiem, na aluminiowych kołach, postanowiłem sobie, że muszę dojść do takiego poziomu, aby mieć dwa rowery karbonowe na karbonowych kołach i w tym sezonie się to spełniło. Powoli, powoli, małymi kroczkami do celu. W rowerówce pracuję już 5 lat. Tak, to będzie już chyba 5. rok. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo naprawdę jest to bardzo fajne doświadczenie. W przeciwieństwie do na przykład mojej poprzedniej pracy, gdzie pracowałem można powiedzieć, w sprzedaży hurtowej, internetowej, gdzie w ogóle jest inny typ, że powiem, klienta. Tutaj do sklepu rowerowego przychodzi 95% osób pozytywnie nastawionych, gdzie cieszą się z tego, że można im jakoś pomóc, doradzić, wychodzą z uśmiechem na twarzy, jeżdżą na rowerach i to mi sprawia też ogromną radość. Ogólnie chęć pomagania, doradzania to jest dla mnie coś, co mnie cały czas jakby tak nakręca. No jeszcze pozostał ostatni rower, najnowszy nabytek. Niestety na nim nie mam za dużo wykręconych kilometrów, bo tylko 200, ale jest to świeży nabytek i służy mi on właśnie na takie gorsze chwile. Tam jakie to chmury, para, czy co tam jest? Kurde, to wygląda jakby było w lesie. Ciekawe. Rower, o którym za dużo na razie też nie mogę powiedzieć, jest to rower, żeby właśnie sobie w okresie takim zimowym pojeździć. Teraz zmieniłem mu z powrotem oponki na nieco węższe, bo jednak na razie te racekingi są delikatną przesadą. Chociaż może nie aż też tak przesadą, ale troszkę jakby też zatęskniłem za węższymi oponami i chcę też wyrobić sobie takie odczucia z jazdy między właśnie 40 między oponami na balonie 40 mm kontra na 50, czyli tam centymetr różnicy. Zobaczcie, jak lampeczkę ładnie widać z daleka. No i łącznie na tych rowerach wykręciłem 15 tysięcy km, co daje około 540 godzin. I teraz szybko jeszcze przechodząc do tematu biegania, bo nie tylko jeździłem na rowerze, ale w tym roku też pobiegałem i to bardzo dużo, bo to też jest jeden z najwyższych wyników w moim życiu, czyli łącznie 750 km. I wiadomo, jak na biegacza to nie jest wcale jakoś super dużo, ale jak na mnie to jest naprawdę bardzo dużo. Zawziąłem się w tym roku i to bieganie się mi bardzo, bardzo spodobało, więc w przyszłym sezonie zastanawiam się, czy biegać tylko dalej raz w tygodniu, czy może dwa razy. Zobaczymy, jak czas pozwoli. I właśnie a propos czasu, bieganie zajęło mi łącznie 60 godzin. Czyli łącznie rower plus bieganie to było 600 godzin przez cały sezon. 600 godzin. Licząc na przykład na godziny pracy, w miesiącu wyrabia się około 160 godzin. To mamy 320, 480, 40, 640 godzin, no czyli niecałe 4 miesiące, pewnie doliczając jakieś tam dłuższe przerwy czy coś, to pewnie wyszłoby łącznie i 4 miesiące. Czyli można powiedzieć taki 4 miesiące nadgodzin. Jest to bardzo dużo czasu poświęconego na dodatkową aktywność, o których oczywiście nie żałuję. Ale wiadomo, trzeba jakoś ten czas znaleźć. Ja jeżdżę z reguły z samego rana, gdzie moja rodzinka jeszcze śpi. Jak ja wracam z roweru, czy tam z biegania, to akurat powoli oni wstają i wtedy mogę, powiedzmy, dalej z nimi spędzać czas, czy tam zaprowadzić do przedszkola, czy żłobka, czy wieczorem z nimi posiedzieć, powygłupiać się, czy pooglądać filmy. Zależy od dnia. Jak już pójdą spać, to wtedy ja sobie siadam do komputerka i obrabiam te filmy, abyście mogli je oglądać. Tak mniej więcej to wygląda. Niektórzy właśnie się zastanawiają, jak znaleźć czas, jak znaleźć tyle czasu, mając rodzinę, mając normalną pracę, do tego jeszcze nagrywać, trenować. I niektórzy myślą, że dla rodziny kompletnie nie mam czasu, a jest wręcz odwrotnie. Rodzina zawsze jest
priorytetem. Bardzo mocno przekroczyłem zakładany cel w tym roku, bo wiedząc, jakie obowiązki czekają mnie w tym roku, że przy dwójce dzieci już nie będzie tak łatwo, zakładałem, że dobrym wynikiem będzie wykręcić w ogóle 10 tysięcy kilometrów, a tu ni z gruchy, ni z pietruchy wyszło 15 plus 750 kilometrów biegania, czyli łącznie prawie 16 tysięcy, a mój rekord w ogóle, jeżeli chodzi o kilometraż, to jest w 2016 roku, to było 16 800, czyli jeżeli zamienić by te bieganie na jazdę na rowerze, załóżmy, żebym dwa razy szybciej jeździł na rowerze niż biegał, to bym miał jakieś 16 500, no jakby to było bardziej może szosowo czy coś, to może bym dobił i do 17. Więc no, wynik naprawdę bardzo ładny. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Nie zakładam sobie żadnych celów. Co będzie, to będzie. Teraz przejdźmy może do startów i tras rowerowych. I tutaj bardzo cieszę się, że w tym roku dzięki mojemu kanałowi miałem też możliwość współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to na mój kanał wpadło 5-6 filmów z różnych regionów tutaj w województwie kujawsko-pomorskim. Czyli w skrócie Kujawy, Ziemia Chełmińska, Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie i Pałuki. Akurat jeżeli chodzi, powiedzmy, o wyświetlenia pod tymi filmami, to nie ma ich za dużo i mam nadzieję, że one troszeczkę bardziej będą wyświetlane już w sezonie takim rowerowym. Też jak już zacznie się akcja kręcenia z województwem kujawsko-pomorskim, pewnie gdzieś kwiecień, maj, to jeszcze raz dla przypomnienia zrobię podsumowanie tych wszystkich tras. Będą broszury, mapki, więc jeżeli ktoś jest z województwa kujawsko-pomorskiego, to oczywiście taką mapkę będzie mógł dostać. W późniejszej części sezonu oczywiście powiem więcej szczegółów. Ale cieszę się, bo na przykład bardzo fajnie załapał film z Borów Tucholskich, który ma już ponad 20 tysięcy wyświetleń. Więc w porównaniu do innych filmów, to chyba cała reszta pięciu filmów nie ma łącznie tyle wyświetleń, co właśnie z tych Borów. Więc Bory są bardzo pożądane. A czy jest to najlepszy region, to możecie się sami przekonać, oglądając te wszystkie sześć filmów. Ewentualnie zrobię Wam podsumowanie i powiem Wam, który mi region się najbardziej spodobał i gdzie warto jechać, którą trasę. Przejdźmy teraz do startów. Starty były głównie gravelowe. Były dwa szosowe, jeden przełajowy. Starty, które dają mi ogromną radość, jeżeli chodzi o rywalizację. Rywalizację po części z samym sobą, bo głównie trenuję przez cały sezon dla siebie, aby poprawiać swoją formę, żeby być coraz lepszym. I w tym roku, o dziwo, noga była jeszcze lepsza niż w tamtym roku, pomimo że w tamtym roku pracowałem z trenerem kolarstwa. W tym roku to ja, można powiedzieć, byłem trenerem dla kilku osób i miałem możliwość współpracować właśnie, że ja byłem trenerem, gdzie mogłem się pochwalić, że jeden mój podopieczny zajął pierwsze miejsce w Robinsonadzie Mazowieckiej na dystansie 500 km. I ogólnie był to dla niego też, jak już o nim wspomniałem, był to bardzo ciężki sezon, bardzo dużo startów, bardzo dużo kilometrów. Ale jakoś dał radę, choć wiem, że pod koniec sezonu już miał ciężko, tym bardziej jakieś tam problemy zdrowotne, ale no to właśnie każdy musi walczyć ze swoimi słabościami, ze swoimi problemami, bo trenowanie to nie jest tylko to, że się wsiądzie na rower, porobi interwały, ale rower to jest też to, że trenowanie to jest też to, że my jesteśmy tylko amatorami. Mamy na co dzień jakieś obowiązki, mamy powiedzmy rodzinę, pracę czy jakieś inne zobowiązania, z którymi musimy się, że tak powiem, borykać. I trening to jest tylko taki dodatek. Ale żeby trenować odpowiednio, to oczywiście wszystko musi być przemyślane. Jakie interwały, kiedy i jak odpowiednio się regenerować. Ale o tym już tam nie będę mówił, to może jak będziecie ciekaw, to może jeszcze jakiś tam kiedyś odcinek o tym zrobię, aczkolwiek wiem, że trenowanie na tym kanale nie cieszy się dużą popularnością, mimo że dużo osób czasami jest zdziwiona, do jakiego poziomu ja doszedłem. Nawet to ostatnio ktoś wspomniał chyba w komentarzu, że jestem takim zawodowcem, amatorem.
ale to żadnym zawodowcem nie jestem, nie byłem i już nie będę. Ale startów trochę było, trochę też było startów biegowych, trochę było startów rowerowych. Na temat ich odpowiadałem też w ostatnim filmie Q&A. I może tu już nie będę się rozwijał, ale jeżeli chodzi o najlepszy start, to oczywiście w Lajkoniku, który podobał mi się najbardziej. Następne to Szutry Śląskie, no i oczywiście Robinsonady też są świetne. Więc jakie mam plany, to oczywiście też jakie będą dalsze plany, to możecie oglądać moje media społecznościowe, a między innymi Instagram, gdzie tam też będę informował, gdzie się zapisuję, gdzie będę brał udział, czy może też coś ja będę organizował, to zobaczymy. A jeżeli chodzi o mój poziom wytrenowania, to w tym roku osiągnąłem jakieś 360 FTP przy 78 kg wagi. Jest to jakieś 4,9 W na kilogram, czyli wynik bardzo dobry. Jestem z niego bardzo zadowolony, tym bardziej, że osiągnąłem to sam. I mam nadzieję, że może w przyszłym roku jeszcze dojdzie się do tych 5 W. Trochę trzeba teraz powalczyć z wagą, jak ostatnio widzieliście przy kręceniu 7 godzin na trenażerze ważyłem już 86 kg, no ale oczywiście to była świąteczna woda i zapchane bebechy. Bardzo szybko z dnia na dzień ta waga spadała przy odrobinie takich restrykcji. Kilka dni pod rząd same zupki, dużo wody, trochę białeczka leciało i już jest poziom 82 kg po 4 dniach, więc wynik już na chwilę obecną taki zimowy, zadowalający. Będę już kończył, bo jak słychać, ksiądz już dzwonami bije, więc to jest oznaka, że czas kończyć ten film. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to pytajcie, piszcie w komentarzach. Czas przygotować się na kolejny sezon. Oczywiście, jeżeli to oglądacie, to życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Może do zobaczenia na jakichś startach, maratonach, może do zobaczenia po prostu na trasie. Bo czasami też się tak zdarza, że jestem gdzieś w nieznanym miejscu, ktoś podjeżdża, bo zauważy charakterystyczny rower, na przykład ze złotą owijką i mówi: o, poznałem Cię po owijce. No. Bo praktycznie każdy w kasku, w okularach, w obcisłych ciuchach wygląda bardzo podobnie, ale jak rower jest charakterystyczny, to wtedy rzuca się w oczy. Ja też na przykład, jeżeli widzę kogoś na drodze, to pierwsze co patrzę na rower, bo najprędzej rozpoznam go po rowerze niż po posturze czy po ciuchach. Więc no, taka prawda. No nic, lecę to szybko obrobić, aby dzisiaj jeszcze w sobotę wstawić ten film. Więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.